Dlaczego wilgoć? Wilgoć jest jednym z takich symboli, kluczy, pojęć, które w sposób, które chciałbym, żeby w sposób adekwatny, choć na pewno nie do końca synchroniczny, odzwierciedlały to, czym się zajmuję. Wilgoć jest doskonałym przewodnikiem energii, podobnie jak muzyka, którą tworzę. Na pewno nie uważam się za muzyka, czy nie roszczę sobie prawa do postrzegania samego siebie jako artysty, cokolwiek by to miało znaczyć. Bardziej można powiedzieć, że uwalniam dźwięki niż gram muzykę. Mój sposób grania nie jest jakimś przypadkowym zlepkiem dźwięków. Jest to bardzo delikatna, złożona konstrukcja, w której jest dużo miejsca na improwizację, ale ma ona swoją przewidywalność, nad którą panuje. Wilgoć jest pewnego rodzaju reakcją na jakieś takie głębokie rozczarowanie otaczającą mnie rzeczywistością, w której się znalazłem. To brzmi jak jakiś banał, ale najbardziej chyba razi i rozczarowuje mnie człowiek jako jednostkę, jako masa, jako pewna zbiorowość. Myślę, że za pomocą dźwięków, które wyzwalam, od czasu do czasu udaje mi się w pewien sposób zdezintegrować jakiś fragment negatywnej rzeczywistości. Generalnie jest to bardzo odczuwalne, bo samo wyzwalanie dźwięków i dezintegracja jakichś uczuć za pomocą dźwięku jest dla mnie procesem wręcz metabolicznym. Jest to bardzo, bardzo bolesne, bardzo trudne. Ciężko to przechodzę czasami. Twoja muzyka jest bardzo mroczna, czuć w niej elementy destruktywne. Czy w twojej muzyce jest miejsce na miłość, która również bywa
uczuciem destruktywnym? Miłość jest o wiele bardziej kreatywnym czynnikiem niż jej brak. Jest o wiele bardziej mrocznym aspektem ludzkiej egzystencji ze względu na swoją nieprzewidywalność. Miłość w chwili obecnej ma bardzo znaczący wpływ na wszystko, co robię i na wszystko, co przytrafia mi się w życiu. Cokolwiek w życiu sprawia ci radość? Radość jest elementem, który coraz częściej pojawia się w moim życiu. Mam nadzieję, że takie dosyć refleksyjne wnioski, jakie nasuwają mi się w związku z doświadczaniem rzeczywistości i z odreagowywaniem na nią pod postacią mojej muzyki, mają charakter jedynie wycinkowy. Cierpienie jest nieodłącznym elementem naszego życia, ale nie widzę powodów, dla których miałbym je w jakiś sposób gloryfikować. Staram się po prostu je znieść.